Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Nagrywając meczyk sądziłem, że może coś mi się uda, nie. Trafił mi się jakiś debil, przepraszam, ale się muszę wyżyć. Ale kurde, trafił mi się debil, który grał składem z dupy i jeszcze mnie jechał 6-1. Ten człowiek to chyba był z pierwszej ligi. Co robi w piątej lidze koleś, który wydaje się być z pierwszej ligi? No what the fuck? Co kurde? Matka mu grała na koncie, że spadł do piątej ligi? No, mogę wam nawet pokazać. 6-1, no kurde, no to jest normalnie tragedia. Nie, jak tak dalej będę grał? Jak tak dalej ci piłkarze będą grać tak, a nie inaczej? To kurde, nawet możemy i spaść do ligi szóstej. A ja sobie na to nie chcę pozwolić. Będę musiał znowu siedzieć w tej rąbanej piątej lidze. Ja coś czuję. Dzisiaj to wygram i albo będę myślał o awansie, albo mogę o nim zapomnieć i walczyć w następnej turze. Dobrze, zaczynamy. Moment. Ja jeszcze bym tutaj wypierdolił jajaturę. Albo nie, Lamparda, tak, tego idiotę muszę wypierdolić, tak. Lampard, śmieć. Nie będzie mi tutaj przeszkadzał. I coś jeszcze bym zrobił. Tylko kurde, nie wiem. I Demi Chelisa bym wprowadził. Obrona kurwa musi być fest. Nie może. Nie może tak być. Czekaj. I ewentualnie jak mnie Jesus Navas wkurwi, to Milner wejdzie za niego. Dobra. Wszystko rozplanowane i ja mam nadzieję, że teraz mi trafi jakiegoś przeciwnika, z którym będę mógł normalnie grać. Sorry, ale już muszę opanować swoje emocje. Przecież ja tak się darłem, że myślałem, że zaraz ktoś do mnie zapuka i powie, że udławił się tym bananem. O, BPL, no nie. Jeszcze cały Manchester. Nie, dobra, tam jest jeden koleś z Arsenalu. Nie stać cię na tego, na Falcao i Van Persiego? Nie, pewnie go nie było stać. Musiałem się znowu napić i ja mam nadzieję, że z tym idiotą wygram. Jesteśmy na słynnym Allianz Arena, obiekcie, który dzielą dwa monachijskie kluby Bayern oraz TSV. Super, genialnie, Dawidek, dobry początek. I teraz wysokie podanie do Runeja. Czy to wykorzysta? Szansa! Ohoho! Hart zaczął łapać piłki! Kurde, nie wierzę! No, dobrze teraz zagrał głową. A w poprzednim meczu go wyjebałem za kawalero. Oj, rosyjska ruletka się tu szykuje. I chyba kolejna przegrana. Jest okazja! Jest! Wyciep to Hart. Źle to wyciepał. No i teraz tak to zrobi, że wykorzysta mój błąd. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Spróbował, ale to Jovetic. Gra przeciwko Manchesteru City, w którym też jest Jovetic. Dobra, no i super, znowu piłka trafia do niego. Jakim kurwa wałem. Dobra, Aguero. A dzięki. Za piłkę z powrotem, teraz podanie. Dawid Silva, do środku. A jebaj z główki. Wow, Ture! No proszę, chciał strzelić, ale niestety no bramkarza poniosło tak, że ono obronił. I Agüe, no Silva, kurde, zaraz na stronę wejdzie. Jak jeszcze raz spalisz, to Silva wejdzie za ciebie. Znaczy na strony. Dobra. O, i Demi Chelisso, kurde, broni, a tamten Mangala to nawet z główki potrafił zjebać. Dobra. Trzeba teraz pograć trochę gorszym piłkarzem, ale też z Manchesteru City. Sinclair. I jebaj. O luj. O kurde, ale on to przejebał. Mogłem tylko raz sobie wysunąć taką piłkę. Aha, teraz tu podanie. Kolarów.
No, to nie Kolarow coś ty odjebał. No, dobry odbiór. Gratuluję. Teraz Juan Mata atakuje. Czy to wykorzysta? Strzela! Dobre hat. W końcu. Ale coś czuję, że może być źle. On tutaj dobrze gra. Nawet. Dobra, no przebijaj to. Nie każ mi czekać. Dobrze, że nie trafił. Trafił w piłkę, ale chyba niezbyt dokładnie. Obrońcy muszą go dokładniej kryć w takich sytuacjach. Nie mogą liczyć na to, że następnym razem się nie uda. No prawie dobre podanie, ale no nie wyszło. Fernando, idziesz jak burza. I moja piłka, dzięki. Właśnie o to mi chodziło, żeby mu wytrącić tą piłkę, żeby ją dotknął. Teraz tak rzucić. Sinclair, idiota. Dobrze, teraz interweniuje obrona. Aha, dobra. Okej. O, chciał piłkę wychwycić, ale no nie wyszło i teraz trzeba wracać na obronę, bo oni tu szykują kolejny atak. Potrafi wykorzystywać sytuację, spójrzmy. Kapitalna wrzutka. Czy to wykorzysta? Jest! Dobrze. No ale Aguero, kurde, do piłki nie potrafi dobiec. A Zabaleta tak podał, że chuj. No i podał do bramkarza. No nie, myślałem, że on to zjebie, ale nie, jest mądry. Dlatego musimy z nim jakoś inteligentnie walczyć, bo inaczej będzie kiepsko. Żebyśmy znowu tego nie przerąbali 6-1. Tchaj, kagame! A chuj, że sfaulowałem, a chuj! Mamy powtórkę i przyjrzyjmy się tej sytuacji dokładnie. A dobrze, ciągnij Japońca za włosy. Ale mamy teraz niebezpiecznego rzuta wolnego. Oni mają, zacznij się. O, i wyszedł. I hard, kurde, teraz chyba się ogarnął po tamtym meczu. Owszem, trochę rozpaczy było. 6-1, kurde. Aha. No, już blisko pole karne. Wspaniała wrzutka. Dobrze. Jest. Dobrze, spudłował. Na szczęście. Dobrą decyzję, ale szkoda, że nie trafił do. No przewijaj to! No ja pierdolę. Każesz mi takie gówno oglądać. No 7 strzałów, a ja tylko jeden. No. Fajnie, bo on co chwilę ma akcję. Dobra, teraz podanie. Jezus na was. Jezus spieprzył. Dobrze, hard, kurde, obudził się. Bo Caballero już by to zjebał. Aha, okej. Okay. Piłka się od przeciwnika odbiła. Aha. Dobra, nie wiem, na co Sinclair podał do Harta. Może to był jego cel. Ale tak czy inaczej, znowu szykują na nas atak. Łap to, łap to. Oni mają nas pod kloszem praktycznie, więc musimy tylko jedną akcję wykonać dobrze. Żebyśmy mieli przewagę. Dobra, teraz no tak, to nie może się podobać, zresztą słychać. O! No prawie mieliśmy tą piłkę, no. Wayne Rooney znany z pomagania w defensywie. Nie stoi, nie czeka na podanie, ale sam wraca. No strzela! Potężny strzał, kapitalna interwencja. A ten się nie ogolił nawet, Rudy, śmieć. Dobra. Szykować się. No kurde, hard! Aż mnie szczęka zabolała, ale no chuj, no. No nie mogę już. Ja już po prostu nie mogę. Obronił pierwszy strzał, ale dobitki już debil nie umiał. No i super, super. No i dotarłem aż do samego końca, ale gówno. Dobra, Sinclair, nic. No i Rooney. Dobra, Sinclair, teraz musisz walczyć o swoje. Może być groźnie. Trochę nerwowa interwencja. No, ładne zagranie. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Aha. Niewiele brakowało. Debil. Co za zabaleta, nie. Naki, on się szykował do tego strzału, skoro wiedział, że spuduje.
No idioto, no. Idioto. No i zaraz może nam znowu wrąbać. Aha! I teraz faul, tak? No nie, wpuściłem go dzisiaj na mecz, a ten już zdążył. Ja pierdolę, co za imbecyl! Boże, i argentyński imbecyl. Jeszcze jak puści hard wolnego, to ja już po prostu oszaleję. No i super, obrona w osłabieniu i to w pizdu. Teraz se będzie mógł strzelać bramek ile mu się podoba. Daj mi zremisować gównie. Spierdalaj. Dobrze, pole karne do Jovetića. Do gówne ticia, nie Jovetića. Super, się dwóch wyjebało. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. I chuj musiał zagwizdać, dać czerwoną kartkę i dać mu wygraną. Kurwa, sprzedany sędzia. Na ebaju. Mają mniej jednego zawodnika i w miarę upływu czasu... Zamknij się, Szpakowski! Ale sami są sobie winni. Sędzia potraktował go słusznie. Czekaj, dzwonią do mnie? Dobra, nie wiem co to było. Dupie. Ale nie mogę znowu tego przegrać. Bo jak teraz przegram, to ja już awansu nie będę miał. I znowu będę kiblował w piątej lidze. Za nami wymarzone 45 minut meczu. Moim marzeniem jest ci przyłożyć petę. I to taką mocną. O, paj się! No kurde, nie. Już akcja byłaby dla nas. A, Kolarow spierdolił jak zwykle. Przeskakuje nad nogami rywala. Odlot, odlot! Czemu nic nie gracie? Boże, ratuj mnie, wspomóż mnie, nie wiem co jeszcze zrobić, ale... Wystarczy, że już Demichelisowi łeb uciąłem za tą czerwoną kartkę. On już nie zagrał, nie. Ni chuj. Wbił na mecz, pograł ledwie i stracił. Patrz jak Kolarów z poświęceniem. Nie, kurwa, ja nie wierzę. Ja już się nie chcę denerwować, ale to już jest patologia. Na. Na srany wejdzie. W dupie. Zaraz na srany wejdzie. Super, no cieszę się, żeś se z główki zajebał. Kurde, no normalnie aż Ronaldo się zabił z tego powodu. Gratuluję, Aguero. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Mata. Strata, co zrobi przeciwnik? No i znowu są nie. Przejęcie. Kurwa, nie, ja każdą akcję wyprowadzę. Nie, wszystko musi być do dupy. Spierdalaj mi tym rudym. Chcę jeszcze to doremisować i wierzę, że to zrobię, tylko no, kurde, trzeba ich jakoś pobudzić. Nie wiem co zrobić, ale trzeba ich pobudzić, tu rzuć. Super, piłka nie dotarła, tak jak chciałem, ale Fernando już coś gra, no i przynajmniej. Dobra, 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 mogę sobie już... Co za śmieć, hard jebany gnój! No zaraz tej przyrąbię. No kurwa nie, hard, nie umiałeś piłki zrobić, downie jebany. Ale znakomicie ustawiony zawodnik rywala zdołał dopaść do piłki i posłać ją do siatki. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to kurwa wioza. Nie, no ja po prostu nie wierzę. Nie wierzę w nich. Już nie mam po co wierzyć, kurwa. Skoro oni do cholery nic nie grają i jeszcze tylko potrafią zawalić każdą akcję, spierdalaj, nawet może być już ten rzut karny. I tak już nic nie strzela. O, o, Aguero, Aguero zaczął myśleć. O, co nam to da? Może strzelimy gola i co z tego? Jakie to ma znaczenie? Bo i tak przegrywamy trzema golami.
No i popatrzmy, strzał mocny, ale... Dla mnie to nie jest gol radości. I tak przegramy to. Nie, ja w to nie wierzę. Dobra, udana akcja i mamy... Ja nie wierzę w to, że mnie to jeszcze wygrał. Niech sobie popatrzę na powtórkę, zrobię mu na złość. Tak jak on mi. Dobrze. Może jeszcze się do roboty panowie wezmą. Nie wiem. Nie wiem, co ja mam już z nimi robić. Ciągnij matę! Dobrze. Przeciwnicy przejęli. Ej, nabito. Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. Kurwa, Hart, weź ty się w garść i zacznij coś bronić. Zjebał podanie. Zabaleta już w ogóle. Co za ciota, imbecyl! Nie ma nikogo innego na prawej obronie w tym Manchesterze City. No i spalił, przynajmniej tyle. Mamy jeszcze trochę czasu. Może jeszcze doremisujemy przynajmniej. Mam na taką nadzieję przynajmniej, ale ja nie wierzę. Nie wierzę w takie okoliczności, gdzie przeciwnik, kurde, ma dominację, a potem na koniec remisuje. O kurde, o lud. Dobrze. Nie wiem, co to mi da, ale dobrze. Przewijaj to. No, nie był to udany rzut rożny. Aguero jak się tu poświęcił. No i rożny. Fuj. Piłka poza boiskiem. Fuj, będzie rzut rożny. To się patrzysz, kagaba. Sorry. Trochę mi się odrąbało. O, jak Aguero, co to było? Co to było i spalony? Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Dobra, Hart, wyciep to. Oni chcą nas teraz trzymać. Niepewności. I niepokoju. Dobre, Hart. Wyjście. Mata. Mają teraz okazję. Dobre wyśrodkowanie i co dalej? Dobrze, kurde. W końcu zaczęli współpracować. Tylko nie wiem na jak długo. Nie wiem, czy to jeszcze jakaś nadzieja jest na remis. No, patrz, jak on pcha! Rudy gówno. I dostał piłkę z powrotem. Znowu sobie dośrodkuje. No nie, to nie było najlepsze wybicie. Trochę rozpaczliwe. Aguero. Pobaw się kiwkami. No i chuj, musiało widzicie się zahaczyć. Jak ten się, kurde, czarny gnój rzucił. Nani. No i zgranie w pole karne. No tym razem no, udało się. Super, genialnie, genialnie! Ale Hart dobrze ustawił się. Gra zostanie wznowiona rzut rożnego. Znowu ma rożnego i ja nic nie mogę zaatakować. Gówno mogę robić. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwnik przy piłce. No i chuj, ma znowu piłkę. Zaraz znowu zaatakuje. W strefie obrony rywala. No nie wierzę, złapał. Świetnie wyłapał. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Próbuje ślizgiem. Czy to wykorzysta? Strzela! O, nie wiem, czy jeszcze zdążę w ogóle doremisować. Można spróbować, ale no kurde, no ja nie czuję emocji, bo kurde, tamte ciecie wcześniej przegrały 6-1, jestem zły w chuj, a teraz kurde, ledwie to doremisuję. Nie da rady, za mało czasu. Presja zbyt duża. Ale jak się uda, to kurde, będzie git. No i daliśmy im znowu rożnego. Po prostu szlak mi już trafił. Wyciep to, Kolarów, dobrze. W takiej sytuacji trzeba było strzelać zdecydowanie pewniej. No ważny moment w tym spotkaniu. Dobra, Dawid Silva. Kibice są rozemocjonowani, ale końcówka meczu, jest jeszcze szansa na wygraną. Piłka w pole karne. Kurde, nie ma remisu.
Czy to wykorzysta? Jest okazja. No szlak. Rzucił w pole karne. Co on zrobił? Co za pokraka? Stoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to. No patrz, jeszcze Zabaleta się dołączył, tylko na chuj. Znaczenie. Pomysł dobry, realizacja dobra, jak widzimy w powtórce, no ale znakomicie zachował się bramkarz. No w powtórce. Jest! No kurwa, kompany kapitan Manchesteru City postarał się dla swojej drużyny o remis. No nie wierzę. No i taki mecz mogę wrzucić. I to jest kurwa mecz. Piękne dośrodkowanie z rzutu rożnego. A Aguero coś chyba odjebał nie tak jak powinien. A teraz radość ze zdobytej bramki. Tylko uważać, żebyśmy tutaj teraz. No i dobra, mnie się podoba. I to był mecz. I to był mecz. Trochę nerwówek było. Demichelli z czerwoną kartką w ryj, ale to był mecz. I znowu remis. Dlaczego? Dlaczego ja nie mogę wygrywać meczy? Znaczy ja już szansy na awans na pewno już nie będę miał. A się w sumie okaże. Na jeden punkt. I dwa mecze. Nie, już nawet na awans nie ma szans. No to super, zostajemy znowu w lidze piątej. Po raz trzeci. Czyli tak tyle, tak długo w sumie jak i w lidze szóstej. Sprawdzę, czy mi się Lewandowski w ogóle sprzedaje. Lewandowski. Coś mi się nie chce sprzedać, będzie chyba musiał pójść za niższą sumę. Tak, bo w sumie miałem wam powiedzieć na początku odcinka, że mi się znowu trafił Lewandowski, otwierając paczki za 15k. Tak, to mi się właśnie wtedy trafił Lewandowski. Nie wiem, czy mi się jeszcze sprzeda w najbliższym czasie. Będę musiał próbować go za mniejszą cenę, żeby ktoś go w ogóle mógł kupić. Zobaczymy. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Nerwówek było sporo, ale co ja poradzę. No Demichelli znów wbił na mecz. Nawet połowy meczu nie zagrał, a on już zebrał po pysku czerwoną kartkę. No to jest nie w porządku. Dlatego Van Gala wbija z powrotem. No ja już po prostu nie wiem, co ja mam robić. Jak nie... Manchester City tego też nie wygra, to jest pewne. Mogę o tym zapomnieć. A jeśli już bardzo chcecie wiedzieć, kim ja zagram w następnym składem, to... To czekajcie, to może na przykład mam gdzieś, o, Liverpool. Może Liverpool będziecie chcieli. Nie wiem, tak dla sprawy dobrej sobie sprawdzimy. Czekaj, córę niech wbije. Nie wiem, no, mam taki sobie skład, tylko mam wrażenie, że ta formacja jest jakaś trochę do dupy. No nie wiem, no taka sobie jest, uważam. Chociaż mogłaby być lepsza, ale taka bardziej defensywna. Dobra, to jeżeli... No czy to jest pewne już, że Manchester City nie będzie miało awansu do Ligi Czwartej, to myślę, że... Boże, Everton. Liverpool w lidze piątej sezonu trzeciego spróbuje swoich sił. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Jak nie wyjdzie, no to lipa dupa. I nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. No, Fernando nawet dobrze grał, więc on tu sobie niech zostanie. Bo, ale no... Dawid Silva też strzelił gola, no tam niech będzie mu. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo!